Także ta Krysia, proszę ciebie, ja jej rzeczywiście nie znam, ale od razu po jej tych pierwszych słowach widać, co to za babsztyl. Ona miała taką siatkę, wiesz, taką, może i nie, nic tam nie miała, ale żeby jej pomóc, wiesz, wydostać się na zewnątrz z tą siatką. Ja mówię, no to, to proszę poczekać, bo ja muszę tutaj przecież jeszcze się dopakować, że tak powiem. Ale ona tak coś marudziła, jeszcze tu wracała się kilka razy. I poszła sobie. Patrzę tutaj na Saskiej Kępie, to ona idzie gdzieś szła, ale myślę sobie, a taka baba, która szuka jakiegoś frajera, rozumiesz? Taka dziwna trochę. I powiedziała, żebyś do niej zadzwoniła. Ja mówię, że śpi. Ja mówię, czy ma przyjść? A ona mówi nie, żeby zadzwoniła po prostu. No. Ta cała pani Krysia, czyli taka okularki, ubiera się w beże i taka, no chodzi, tylko taka przygarbiona trochę. A co tam miała? Czy ona miała tam wózek jakiś inwalidzki na zewnątrz, czy co? To ja nie wiem. W każdym bądź razie, jak ktoś tak z cerkwi by przyszedł tutaj do kościoła katolickiego na Saskiej Kępie, to już miałby raz dosyć tego wszystkiego, wie, że tak? Tak się nie lubią. Tak się te mohery nienawidzą. To na ulicy widać, wiesz, że ona jest ważna. To są takie, jak to mówią, że Żydzi kiedyś uwielbiali się dzielić. No to ponieważ to są takie mafie żydowsko-watykańskie, żydowsko-katolickie, no to przecież z dziada na gada to spada. I tu tradycja taka sama dzielenia się, i tu tradycja taka sama dzielenia się. I tam gdzieś u tych Żydów tradycja dzielenia się była bardzo silna i u katolików też. No bo przecież to, co 23 rozdział Ewangelii Mateusza mówi, Jezus koryguje, mówi, abyście się nie nazywali rabbi, bo rabbi to jest jakiś taki nauczyciel. Przecież jeden jest wasz nauczyciel, Chrystus. A wy wszyscy braćmi jesteście. Nikogo też na ziemi nie nazywajcie ojcem swoim, albowiem jeden jest wasz ojciec, ten w niebie, a wy braćmi jesteście. No to oni tak to zrobili, wiesz, że oni są ważniejsi od Boga, Jahwe. Biblię wyrzucili do śmietnika tutaj pod Pałacem Kultury Stalina i Lenina pod Sokołem. Pokazujemy, opisujemy i w komentarzach pokazujemy, jaka tu była sytuacja, gdy w Pałacu Kultury Stalina i Lenina podczas targów książki, międzynarodowych zresztą targów, ludzie wychodzili obładowani. No to przecież to trzeba było kupić za ciężkie pieniądze, ale tu gdy ktoś, i to była próba Jahwe, próba Boga, że ktoś z Gedeonitów rozdawał chrześcijańskie pisma greckie, to ludzie brali, no bo jak dają, to trzeba brać. Ale wyrzucali na trawę, na glebę, do śmietnika, koło śmietnika, na krzaki, na drzewo rzucali, na ziemię, na asfalt, bo to czasem to niosło gdzieś tam do przystanku, na ulicę, Aleje Jerozolimskie i Bóg na asfalt, Bóg na glebę, Bóg na ziemię. To jest obrzydliwe.